W ramach upowszechniania dobrej praktyki w dniu 22 października 2011 roku w Domu Kultury w Odrzechowej odbyła się konferencja pod nazwą Jarmark Dobrych Praktyk. Konferencja miała na celu pokazać innym gminom przykład dobrego działania i partnerstwa mieszkańców sołectwa Odrzechowa. Projekt Rodzina i Wspólnota – Powrót do Tradycji był zgłoszony do konkursu Akademii Integracji Społecznej ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i uzyskał jako jeden z 30 w Polsce miano dobrej praktyki programu integracji społecznej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele z 6 gmin, m.in. gmina Besko, Bukowsko, Tyrawa Wołoska, Miejsce Piastowe, a najliczniej przybyli przedstawiciele z gminy Hrubieszów. Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonał wójt gminy Zarszyn, pan Andrzej Betlej. Pierwszą częścią programu była prezentacja gminy Zarszyn i realizacji dobrych praktyk w gminie Zarszyn, którą zaprezentowała pani Bogumiła Będkowska, kierownik referatu kultury i sportu, a zarazem były koordynator gminnego programu integracji społecznej. W dalszej części konferencji pan Wiesław Józefczyk, sołtys sołectwa Odrzechowa, przedstawił prezentację Rodzina i Wspólnota – Powrót do Tradycji, w której omówił wszystkie działania zrealizowane w ramach programu integracji społecznej oraz opowiedział o tym, jakie zadania realizowali w późniejszym okresie. Stwierdził, że projekt Rodzina i Wspólnota dał początek temu, co zrealizowano i realizuje się w chwili obecnej. Przede wszystkim zintegrowała ludzi i działania w miejscowości Odrzechowa. Kolejnym punktem programu był montaż słowno-muzyczny Kocham moją wieś, moją małą ojczyznę, wykonany przez młodzież z Klubu Inwencji Kulturalnych i Społecznych w Odrzechowej. Był to wspaniały występ, niejednemu z nas się łezka w oku zakręciła. Młodzież przygotowana pod kierunkiem pani Alfredy Gierat i pana Darka Fudały dała z siebie wszystko i ze wzruszeniem mówiła i śpiewała o rodzinie, wspólnocie i o swojej miejscowości. Barwną częścią programu była prezentacja dobrych praktyk w gminie Hrubieszów, której dokonali zastępca przewodniczącego Rady Gminy, pan Sławomir Usowski oraz pani Krystyna Garbacz. Obejrzeliśmy przedstawicieli 4 wiosek tematycznych, to jest Ziemniakowo, Królestwo Żab, Wesołe Skalisko oraz Cudowny Świat Krasnali. Organizatorzy konferencji zaplanowali dla przybyłych gości spacer po miejscowości Odrzechowa, którego celem było pokazanie atrakcji powstałych w ramach programu integracji społecznej oraz innych środków. Goście zobaczyli piękne centrum wsi, a w nim nowo powstałą świetlicę dziedzictwa kulturowego, świetlicę środowiskową, obelisk upamiętniający postać urodzonego w Odrzechowej błogosławionego Iwana Ziatyka, odremontowany kościół i jego otoczenie oraz nowe przystanki. W terenie wysłuchaliśmy wykładów pani Elżbiety Tomczak na tematy dobre partnerstwo i jego wpływ na rozwój wsi oraz lider jako wpływ na aktywność mieszkańców. Następnie głos zabrała pani Magdalena Bolanowska, która zaprezentowała partnerstwo na szlaku taborowo-konnym. Na konferencji zorganizowano wystawę rękodzieła miejscowych artystów oraz tradycyjny stół odrzechowski, gdzie dominowały tradycyjne lokalne potrawy wykonane przez mieszkańców Odrzechowej. Na zakończenie konferencji wystąpił zespół wokalno-instrumentalny Iskra z Długiego, który był również uczestnikiem programu integracji społecznej i dzięki niemu nagrał swoją pierwszą płytę. Konferencja przebiegała w bardzo miłej atmosferze oraz sprzyjała wspólnej integracji i wymianie doświadczeń.